przede wszystkim biegłam dzisiaj w takim celu, żeby pobić tylko i wyłącznie swój rekord, rekord życiowy. Szansa na rekord polski była duża, bo gdzieś tam 500 metrów do mety zobaczyłam, że biegniemy mniej więcej w tempie, jak jeszcze troszkę przyspieszymy, no to uda zrobić rekord polski. No tego rekordu polski nie udało się, ale ja jeszcze mam tyle lat przed sobą, że naprawdę nie ma się czym przejmować. Jest to mój 5-sekundowy rekord życiowy, także naprawdę z tego jest się co cieszyć, że z roku na rok biegam coraz szybciej. No to chyba wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że mogę biegać na hali w tym okresie przygotowań tak szybko, bo szczerze to nie zrobiłam praktycznie nic w Polcach. Cały styczeń biegałam jakieś tam zabawy biegowe w terenie, więc ja przyjeżdżając tutaj miałam chyba razem ze startem na 3000 metrów 3-4 razy na nogach w kolce. Także jest to dla mnie trochę zaskakujące, ale to jest fajne, że no, że jeszcze przede mną trochę na tej hali. Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo przede wszystkim z siebie zadowolona, że nie bałam się biec z nią przez, nie wiem, 500 metrów czy 600, tylko biegłam za nią, bo starałam się dzisiaj właśnie jak najlepiej wypaść. W końcu z początkiem tego roku chciałam się sprawdzić właśnie z bieganiu najlepszymi i już tak naprawdę nie będę starała się na meetingach biegać gdzieś tam z tyłu, żeby zająć tak naprawdę jak najlepsze pozycje, tylko będę starała się wygrywać w tym roku z najlepszymi.